się, teraz znowu z nim walczyć, się o mamę. I to właśnie mnie wkurza. Inni cię zdradzą! Snape był tylko pierwszy! Kurna. Gdzie twoi przyjaciele? Zostałeś całkiem sam! Wciąż tu jestem, Tom! O, 12 wyzwanie. Żyć. Miałeś rację. Boi się go. Czarna różdżka cię nie posłucha. Należy do mnie. Zabiłem Snape'a. Różdżka nigdy nie należała do Snape'a. Zakończmy to tak, jak zaczęliśmy. Razem. Mówiłem, że ci się nie przyda. No, nagini. Też uspiona Voldemort, aby go sławić. Dobra. O shit. Oh.
Sorry, że tak was w niepewności trzymałem. Ale musiałem w skupieniu to robić. Ciężko mi było wcześniej, zapisałem na razie nie nagrywać, żeby zobaczyć jak mi idzie i teraz chyba wiem, o co już chodzi w tym. Musimy utrzymywać tą wiązkę na środku, żeby była biała. I to chyba finał. Voldemort zginął. Jak było zapowiedziane w filmie. Szczerze, że oni pokazałem z tego pierwszego etapu, zostawiamy ale te było trudno. Miejsca w lepszym stanie niż się zastaliśmy, co? Co? Czemu nie chciała go słuchać? Czarna różdżka. Gdy Voldemort zabił Snape'a, sądził, że zdobył różdżkę. Ale ona nigdy nie była z Snape'a. To Draco rozbroił Dumbledora. Od tej pory różdżka go słuchała. Dopóki ja nie rozbroiłem Draco. Ale to znaczy, czy... że słucha mnie. Nie. I co powinniśmy zrobić? Ale ruina została po tym. Oto epilog, zwany z książki i z filmu. Chodź, Albusie. James jest już w pociągu. Lili, mówiłam ci. Do Hogwartu idzie się dopiero po ukończeniu. Niedługo wsiądziesz do tego pociągu razem z Rose. Mają jeszcze na to sporo czasu, Ron. Miejmy nadzieję, że w Hogwarcie będzie mniej niż za nasz czas. Trochę mi to Sims przypomina, ale no dobra, do komentarza. I to jest już koniec swojego let's playa z Harry Potter i Insygnia Śmierci, czyli druga firmy EA Bright Light. Dzięki za spędzone dni, tygodnie, że czekaliście, przynajmniej niektórzy. Jeśli ktoś mnie spyta, czemu nie robię Czary Ognia, to dlatego, że po prostu taka za bardzo schematyczna mi się wydaje. Taka gra, taka z dziwnej czasami perspektywy jest. Wiem, że jako fan Harry'ego Pottera powinienem zrobić wszystkie let's play'e. Począwszy od kamienia, kończący właśnie na Insygni, część druga. Po prostu uważam, że ten let's play z Czary Ognia jakoś mi nie będzie pasował. Przykro mi, jeśli się rozczarujecie, że go nie będzie.
Ale nie zmienię zdania. Nawet gdyby ktoś mnie bardzo prosił, to ostateczne. Poza tym, gry, których nie będę robił, będą na moim kanale, po lewej stronie. Tam będę wpisał projekty gier, które mnie nie interesują. Między innymi Terra Ognia tam jest. A jak wyjdzie, choć wątpię, kolejny Potter, to być może go nagram. Jeśli oczywiście wyjdzie. Szczególnie oglądał mnie Czpelek. Dla niego pozdro. Że on zachęcał mnie, bym kontynuował Let's Play. A więc żegnam się i zapraszam do innych moich Let's Play. Na razie.